Dzień dobry, kudłaty. Dzień dobry, Skuby. Dziwna sprawa, nie pamiętam, jak poszedłem spać. Wiesz, Felmo, nie wypadłem z łóżka, w sensie już z pół roku. Po co nas przywiązałaś? Spokojnie. Odkryłam, że mózg potwora nie jest do końca sprawny, a żeby to naprawić, muszę mu tylko wszczepić dodatkową porcję szarych komórek. No tak, szare komórki. W sensie to ma sens. Zaraz. A skąd te szare komórki? Ale nie rozumiem, po co ci dwa mózgi? Z moich obliczeń wynika, że wy dwaj razem wzięci macie tylko jeden ludzki mózg. Przyznam, że dzielnie to znosicie. Zawsze powtarzam, że nie ma sensu rozkminiać godzinami każdego drobiazgu, który nas... O kurczę! Rozebrał nas do rosołu. Wiesz co? Bez tych ciuchów jest mi wygodniej. Mnie też. Były strasznie obcisłe. Kudłaty, jestem głodny. O, Rety, przyznam szczerze, że mnie też kiszki zaczęły grać marsza. Jago, przynieś mi ekstraktor mózgowy. Właśnie, Jago. Nawet ja się domyśliłem, że Welmie będzie potrzebny ekstraktor. W sensie, co ja wygaduję. Proszę, nie zabieraj nam mózgów. I tak już mamy niewiele. Stać, pani. Niedobrze zabierać mózgi. Za chwilę weźmiecie udział w największym eksperymencie naukowym w historii. Okej, Skubi, w czym jesteśmy najlepsi? W ukrywaniu się? Uciekaniu? Tak, ale mamy też jeszcze jedną specjalność. Jeden? Tak, jak ty nas dobrze znasz. Smakuje jak kurczak.